nadmiernie często, zresztą szkodząc chyba najbardziej sobie ostatecznie. Dawno no, niewidziany. A teraz to takim naprawdę swoim najlepszym stylu, choć ostrze skierowane nie tam, gdzie zawsze. Schetyna jest człowiekiem, który otoczył się grupą niesłychanych kryzysów, a poza tym jest całkowicie nieskuteczny i głupi, no nieinteligentny. Głupi? No, głupi, nieinteligentny. No jego leżyłem dalej kidamę Błońską, no, 3 lata za późno, ale powiedzmy, wreszcie no, ale, zrozumiał. No właśnie, czyli no, pana zdaniem to jest dobra decyzja. Ale za późna, tragicznie spóźniona, która nie zmieni chyba porażki wyborczej, tak mi się wydaje, niestety. Ale to wtedy już będzie schować to, te sztuczne implanty, te zęby. Panie marszałku, ja teraz w roli adwokata diabła, żeby ta schować. Rozmowa... Ja nie pamiętam skąd, bo nie schować. No i jest teraz Skidawa Błońska, nie tak, no, że Skidawa Błońska, ale wychodzi za chwilę i w każdej chwili jest ten Schetyna koło niej, a jakie może to przed nią się pycha i te swoje mądrości wygłasza. Nie są po prostu, a, no, no niszczy to, co sam zrobił, bo powinien się schować, on no, nie rozumie tego. Schetyna to oznacza niestety władzę PiS. Jeżeli ten człowiek nie odejdzie z polskiej polityki, nie będzie miał wpływu, to będzie rządził PiS. Panie Marszałku, co tak naprawdę wydarzyło PiS się między panem a Grzegorzem Schetyną? Bo ja mam wrażenie, że ten konflikt ma jakieś jeszcze mocniejsze podłoże. Żadnych, bo pan ma tyle żalu i tak... Nie, nie mam żalu. Ja mam pogardę, obrzydzenie. No, ale to są bardzo mocne słowa. Ja mam żal do tasiemca. To brzydzenia, jak pan zobaczy, tasiemca, no, żal go nie ma. Ale co pan porównuje Schetynę do tasiemca? No, to brzydzenie, no ja się brzydzę nim. No, tasiemiec to jest pasożyt. Ja się brzydzę, no a to jest pasożyt na polskiej polityce, to jest pasożyt. No. Pasożyt, dobrze, który zniszczy teraz... Platformę i niszczy demokrację. Dziękuję bardzo. No nie wiem, co powiedzieć w tym momencie. No ja się obawiam, że...